sali C Starostwa Powiatowego odbyło się walne zebranie delegatów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Sieradzu. W trakcie zgromadzenia jednomyślnie przegłosowano postawienie związku w stan likwidacji. To efekt decyzji władz centralnych. Jest to 46 lat, jak zorganizowaliśmy po raz pierwszy Okręgowy Związek Piłki Nożnej. A dziś, no co prawda nieprzyjemny moment, nieprzyjemny dzień, bo trzeba ten związek rozwiązać. Ale jest to decyzja centralnych władz piłkarskich, żeby wszystkie poczynania i cała działalność z terenu przeszła pod kierownictwo wojewódzkich związków piłki nożnej i dlatego wszystko, co się działo do tej pory w piłce nożnej na okręgu sieradzkim, jest w tej chwili już pod kontrolą i prowadzeniem Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Także my jako działacze nie mamy wpływu i nie mieliśmy wpływu na to, żeby ten związek dalej działał. Musimy się zastosować do decyzji władz centralnych i dzisiaj właśnie zbieramy się po to, żeby podjąć uchwałę o rozwiązaniu Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Co prawda nie jest to przyjemne dla nas, dla działaczy klubowych, bo coraz mniej kontaktów, coraz mniej spotkań towarzyskich, merytorycznych i tak dalej, coraz mniej imprez organizowanych w naszym okręgu. Wszystko do tej pory, co się działo, wszystko będzie się działo pod inspiracją i pod przewodnictwem Łódzkiego Związku. W Okręgu Sieradzkim jest delegatura Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, która prowadzi wszystkie rozgrywki, począwszy od klasy okręgowej w dół. Natomiast wszystkie wpływy finansowe i tak dalej, wydatki i tak dalej, zarządza tym wszystkim Łódzki Związek Piłki Nożnej. Delegatura EUZPN w Sieradzu sprawuje pieczę nad lokalną piłką już od jakiegoś czasu. Okręgowy związek miał zostać rozwiązany jeszcze w zeszłym roku, lecz na przeszkodzie stanęła pandemia. Teraz w obliczu centralizacji większa odpowiedzialność za lokalny futbol będzie spoczywać na klubach i ich działaczach. Wszystko zależy teraz od klubów, bo przecież kluby są podstawowymi jednostkami, gdzie się dzieje coś w piłce. Jeżeli działacze będą chcieli działać w dalszym ciągu tak, jak do tej pory działali, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby piłka rozwijała się, żeby były dalej różnego rodzaju rozgrywki, a szczególnie zależałoby chyba nam, tym, którzy odchodzą dzisiaj z tej działalności, żeby rozwijała się przede wszystkim piłka młodzieżowa. Korzystając z okazji, na walnym zebraniu uhonorowano zasłużonych działaczy. Wyróżnienia wręczył członek zarządu EUZPN Tomasz Jóźwik. Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Sieradzu funkcjonował od 1976 roku. Funkcję prezesa pełnili w tym czasie działacze Andrzej Duda, Zbigniew Sadowski, Maciej Bukowiecki oraz Jan Łochowski. Jako długoletni prezes OZPN-u w Sieradzu chciałbym podziękować tym wszystkim ludziom, którzy wspólnie ze mną działali, którzy przewinęli się przez te kilkanaście lat w okręgu, którzy włożyli dużo wysiłku swojego zdrowia w działalność naszego okręgu, a prywatnie życzę im, żeby jeszcze starczało im dużo siły, żeby mogli jak najdłużej pracować dla dobra rozwoju piłki nożnej. W tym okresie kilkunastu lat dużo działo się w Okręgu Sieradzkim. Było wiele imprez, nie tylko wojewódzkich, ale również i centralnych. Braliśmy na siebie organizację naprawdę Mistrzostw Polski, młodzików, mecze międzypaństwowe, na przykład juniorów ze Związkiem Radzieckim. Grali u nas juniorzy Danii, Szwecji na boisku Wartej. Także było wiele poczynań i szkoda, że to już tego nie będzie, bo rzeczywiście to na dzisiaj można powiedzieć, że takich imprez już nie będzie w Okręgu Sieradzkim, bo raz, że nie mamy prawa tego organizować, a nie będzie znów nawet i działaczy do organizacji takich imprez. Jest to cały ten okres, kiedy działaliśmy w okręgu, można powiedzieć, że nie był stracony dla piłki sieradzkiej. Zrobiliśmy dużo. Okręgowy Związek liczył się w województwie jeszcze wtedy, kiedy było województwo sieradzkie, bo teraz już nie ma. Liczył się, był bardzo prężny, ale niestety dziś koniec tego związku. Teraz delegatów czeka już tylko jedno zebranie, w trakcie którego likwidacja związku zostanie zatwierdzona.